nadal nie wierzę, że to się dzieje naprawdę. Sądzę, że obudzę się za niedługo. A? Jak ci się wkręci, to puszczę strzęgło. Ostro, ostro, od razu. Dobra. Kotury, krótka piłka, BMW przekazane, ale zaraz dowiecie się, jak to wszystko przebiegło. Czerwony wojownik został przez nas przygotowany i dostał opłaty na cały rok, bo jak każde auto, czy to daily, czy to gruz, musi mieć ubezpieczenie. Ale jeżeli ktoś z was lub waszych bliskich ma swój samochód, to dajemy wam przepis na zaoszczędzenie paru złociszy, a w sumie nie paru, bo z buta wraca do was 150 zł. Zróbcie sobie kalkulację, wbijając w pierwszy link w opisie i sprawdźcie, czy przypadkiem teraz nie przepłacacie. W tym wypadku załóżmy, że OC wyjdzie was 450 zyla, z tego wraca do was 150, czyli finalnie macie ubezpieczenie za 300. I nawet jeśli ono teraz wam się nie kończy, to i tak po wyliczeniu kwoty możecie sobie lajtowo zarezerwować bonus i później po niego wrócić. Także wpadaj w pierwszy link w opisie, a teraz oglądajcie, jak wyglądało przekazanie BMW. A zapraszam pana drugiego kota, zapraszam. A dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, witam, witam serdecznie. Mazowieckie. A tutaj warmińsko-mazurskie. A witam, witam. Gdzie pan się wybiera? A do Widza, ja jadę właśnie tutaj podobno. Pan w tym samym kierunku? Pan do Widza jedzie? No. Niemożliwe, kurczę, a tak się dobrze składa, bo ja też jadę do Widza, żeby mu to auto przekazać. To auto dać? Naprawdę. Za darmo? Za darmo. Nie. No chłop dostał auto i po prostu dostanie je już w ręce swoje. Czaisz? Czaisz pan? Takim oto akcentem jedziemy do Widza. We dwójkę tutaj spotykamy się w dość niespotykanych okolicznościach. Tak. No i tutaj patrzcie, jaki... Akcencik gruzimusa. Akcencik gruzowy jest. W gruzie siedzimy, jedziemy. Kurczę, no ja jestem podjarany, że przekażemy tą furkę w końcu, bo troszkę się ona u nas nastała. No i co? Lecim w traskę. Halo, siemanko. No, jak tam? Słuchaj, no my już niedługo u ciebie będziemy, jesteś w domu? No jasne, że jestem. Dobra, no to spoko, to my dojeżdżamy i za myślę kilka do kilkunastu minut będziemy u ciebie. Dobra, to za chwilę się widzimy. Dobra, no, do zoba. Pozdro. Dojeżdżamy do gościa i w ogóle patrzcie, co tu się dzieje, jakie on ma tu warunki skrętowe. Oj, tutaj to zimko, to jest. W ogóle gdzie latać? Ale będzie miał ty. Dobrze trafiłem. Siemanko. Siemano. Siema, mordo. Jestem. Jestem. BM-ki nie ma, zgubiliśmy się. Siema. Co tu się dzieje? Ty, no słuchaj, masz na samochodzie. O, kurde. Jednak ten był do wygrania. Bez lusterka. Jak wrażenia? Serce zaraz mi wyleci po prostu w kosmos. Spałem ciężko, ciężko było. Zasłonię, nie pozwolisz. Jasne, nie ma problemu. Jesteś już medialny, a ja jeszcze nie. Słuchaj, zaraz podjedzie i ogarniemy temacik. Przygotowałem tam już miejscówkę, zaraz tam przejdziemy, może zobaczymy. Na co? Na co? No! Spoko, na golfika. No, właśnie, ty masz w ogóle tutaj ile zakrętów? No jest. Zimą to będzie, ty. Ja wciąż nie mogę uwierzyć, że to się dzieje naprawdę, tak w sumie, więc... Ustawka, to tak pisali, że ustawka, ty. No, ja no. Poszedłem spać ogólnie, położyłem się jakoś 23, zostałem jakoś o 3 no. I wstaję rano i się zastanawiam, czy mi się to śniło, no. Czy nie, co nie? Idę do kuzynki, pytam, ej słuchaj, czy ja wczoraj coś wygrałem? Ona, no tak, tak, jedziesz dzisiaj do domu, co się dzieje? Zazwyczaj jestem cały czas w Olsztynie, właściwie no. Chyba te auto też, no, wszystko się szybko dzieje, więc no. Przygotowałem szybko jakieś tam miejsce w garażu. Jako się przetransportuję, będzie główne miejsce Olsztyn. Ej, coś już słychać, coś mruczy. Coś mruczy. Dobrze, dobrze, o. O, coś... Ładnie burczy. O. Aj, aj. Chwa, da boka czy nie? Nie, nie da. Co? Może być? Może być czy nie? Co się dzieje? Daj do ciny ty! No mordo, no to co? No to w sumie tyle w zasadzie, no. Gruz jak gruz. Masz gruzika porządnego, całkiem fajnego. Gruzius Prime. No. Motokotkarz taki jeden, widzę się z tobą.
Miło poznać. Słuchaj, stary, oglądaj sobie, sprawdź, czy się pasuje. Nie, robicie co, chyba bym jednak... Nie? Nie? Jednak Serek był lepszy, tam, co? Tamta bardziej mi się jakoś grafika. Nie no, oglądaj sobie. Słuchaj, no, twoja furka, przygotowaliśmy ją trochę, żeby była w miarę zdatna do jazdy, a raczej w sumie jest dość mocno przygotowana do jazdy. Hydro jest, short shifter jest, kiera jest, kubły są. Także wiesz, można sobie tym pośmigać. Zasiądę. Rozgość się, słuchaj, to już twoja furka, nie? Nie, to jest jakiś kosmos. Stary, musisz wszystko pod siebie ustawić, znaczy w sumie wszystko, w sumie fotel sam ma. Wygodnie? Jest po prostu idealnie, słuchajcie. Próbuję sobie wyobrazić, jak to jest wygrać furkę, ale jeszcze nigdy nie wygrałem, więc ciężko. No, sobie, jesteś sobie zwyczajnym nastolatkiem, 18-latkiem w szkole średniej i nagle dostajesz coś takiego. To jest po prostu, ja nie wiem, chyba zmarnowałem swoje całe życiowe szczęście. Na ten jeden popis. Tak, short shifter jest, short więc shifter. Tak troszkę biegi inaczej się wrzuca niż aha, ten, niż normalnie. A jeździłeś kiedyś E36? W życiu, ja nigdy tylko na prędówku nie jeździłem. A, okej, okay. No to widzisz. To jest, i widzisz, i o to nam też chodziło, żeby dać komuś furkę do nauki, no nie? I to jest moim zdaniem całkiem właśnie spoko furka do nauki. Tam mam taką małą płeć trawy. Tak, mówisz? Że coś tam będzie można dać? Żeby pokażcie mu, jak się jeździ. Tak? Nie ma sprawy. Ze sprzęgła jedziesz, nie? Kierownicą w lewo, później w prawo. O kurde, ale masz niedźwiedzia tutaj. Tak. No. O kurde, całości nie zastanawiam. O kurde. No powiem tak, na pewno nie zmarnuje się u mnie ta furka. Oj, trochę pojeżdżę. Będzie co testować. A Seicento, ile czasu miałeś? Króciutko, niecały tydzień, wiecie, bo to był epizod. Miało coś epizod. Być z tego, ale jednak koszty się nie kalkulowały. Okej, okay, czaję. No tutaj masz za darmo, także już na wstępie ci się dobrze kalkuluje, nie? No jeszcze dorabiałem sobie, właśnie miałem coś po wakacjach, jakieś autko sobie sprezentować. No wiecie, no, brałem udział w wielu konkursach, co nie? No w sensie zdarza się coś tam i to jest tak, że bierzesz udział, no ale to jest setki osób, co nie? Raczej nie trzymałem jakiejś nadziei na to, a tutaj... Właśnie tak jest, no nie? Że zazwyczaj się bierze udział i tak, a może wygram, może nie? Tak, i tak, jakichś no. Takich oczekiwań zbytnio się nie ma, no nie? Nie ma czegoś takiego, że o, na pewno tu wygram, na pewno ten, no nie? Tylko podchodzi się z takim luzem, a tutaj nagle wiesz, jest taki strzał, kurde, cyk, wygrywasz, no i fajne uczucie, no. Miałem też plan poprowadzać wakacje, żeby jakiegoś gruza sobie po wakacjach prezentować, żeby mieć na studia, tam do szkoły. A teraz będę mógł przeznaczyć to na dopieszczanie. Na jakieś mody, nie? Albo na coś innego. Mody, tak, po prostu. Rodzice się nie wkurzą? Sam zaproponował. Okej. To elegancko. Ojciec sam, kurde, spać nie mógł. Mówisz? Jak się dowiedział? Jak się dowiedział. Zatankowany masz tutaj do pełna, więc sobie troszkę pojeździsz, ale też masz opłaconą furkę, no nie? Tak, do lutego masz opłaty wszystkie, więc no kurde, przez cały rok nie musisz się praktycznie martwić. Teraz miałem dostać Audi A4, po tacie miałem dostać, taką starą, nie są, no tam historie. No ale teraz nie wiem, co to będzie. W ogóle wszystko wiecie, no wczoraj jeszcze, dzień jak co dzień, co nie? No tak, mówię, tak. Obejrzę sobie tego live'a wieczorkiem, no i oglądam, wy coś tam przedłużacie, to i przedłużacie. No dobra, to wybieramy. I usłyszałem słowo 7 miliardów, a ja, czekajcie, czy przypadkiem mój numer się tak nie zaczyna? No to dzwonimy. Hmm. I nagle do mnie. Ja mówię, co się dzieje? Staję z łóżka, zaczynam skakać. No będzie stała chwilkę, zrobiłem jej miejsce w małym gniazdku moim i taty. Zaraz ją tam... Się usadowi. W jakiej szkole się uczysz? Technikum mechatronicznym. To jest moja pierwsza tylna napędówka. W sumie... Jest, wieku. Lala, to co, pojedziemy na miejsce, tam gdzie masz ten... No dawaj, jedynka, uwaga. Jedzie, dobra, ruszył. Spoko, mordo, powoli. Dobra. Czujesz się, nie? No, nie jeździłem, odkąd straciłem prawko po piciu alkoholu. Spoko, no. Najpierw podmianka, nie? No co, wbijasz pałę. No, no. I musisz tylko trzymać ją na wrotach, no, żeby wiesz. Ale niedźwiedź, co ty? No, ale niedźwiedź. Duży pieśko, duży.
Siemanko. Musisz generalnie strzelić ze sprzęgła. Czyli trzymasz sprzęgło. Obroty. Obroty i puszasz ze sprzęgło, nie? I masz to od razu. Trzęsę tak kołami, o tak o. No. I dawaj. Gazu dawaj, więcej, no. Dobra, jedzie Wiktor. Dawaj gaz, pula. No widzisz? Widzisz? Majster, umiesz. Elegancko! Powoli zaraz się nauczy. W miarę wyszło. Słuchaj, sprzęgło trzymaj, daje się wkręcić najpierw. Jak się wkręci, to puszczaj sprzęgło. Ostro, ostro, od razu. Dobra. Sprzęgło, nie? Puszczaj. O, o, widzisz? I gaz. O, widzisz? Panie, ogarniesz to mordo, no. Piesek się cieszy. No, to mordo. Jak tam? Nie no, spokojnie. Jest ostro. Czyli mówisz prosta piłka. Walisz z klamy i lecisz bokiem. Dobra. No jak, byku, jak? Jest, kurde, kosmos, słuchajcie. No, klapka się otwiera właśnie. Powiem ci, bo tutaj sprężynki takiej nie ma. Z długopisu wyciągniemy. Pierwszą traskę już masz zaplanowaną na myjnie. Troszkę się nabrało tutaj takich, o, wiesz, jakieś tam... Oponki są nowe, także no troszeczkę skubią tej trawki. Jak założysz sobie łysę, to będzie, wiesz, łatwiej jeździć wtedy. Uczyć się. Mogę zesiąść. Proszę bardzo. Znaczy, nie wiem, w sumie to nie nasza furka już. Tylko nie rozwad. I mordo, no oficjalnie E36 jest twoje. Wszystkie papiery dostałem. Gratulacje. Jest kosmos. Teczka z papierami w twoje ręce. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Na matce. Zaprezentujemy jeszcze, co mamy u ciebie. Auto to auto, tu mamy auto, ważne auto. Rzeczy jeszcze. Patrz, trochę gatów. I firmowa koszulka tematyczna z BM-ką. Zius Prime. Proszę. Pięknie. Bardzo. Nadal nie wierzę, że to się dzieje naprawdę. Sądzę, że obudzę się za niedługo. Spoko. Nie wiem, brak słów. Nie, ja naprawdę wciąż nie wierzę, że tu się dzieje coś takiego. Że ona tu stoi. Ja mam wrażenie, że teraz się obudzę i... Ludzie i tak napiszą, że ustawiany. Bo sam zawsze mówiłem, że to ustawki, nie? No. No. Ale teraz już nie wierzę w to. To nie ustawka? Ile dostaliście? Mów, ile dostaliście, bo już tu ludzie są ciekawi, ile, nie? W sensie jeszcze nie czuję tego auta, nie? No tak, no ale to wiesz, jeszcze będziesz miał czas, żeby sobie pojeździć, nie? Czyli mówisz, ludzie będą zazdrościć z klasy. Tak. Siemanko, witajcie. Ktoś przyjechał do siebie? Motokoty odwiedziły mnie dzisiaj z taką przepiękną przysyłką. A co tu się będzie działo? Na tylnej kanapie? Ale skubana fajna jest. Full. Lalka. Furka lalka, możesz jeździć. Nie traktuj tego auta jako klasyka, no nie. To jest auto właśnie takie do jeżdżenia i do zabawy, no nie. Ono ma swoje mankamenty, nie jest jakieś tam idealne, ale na pewno jest sprawne technicznie i zdrową ma podłogę, no nie. Także przez podłogę na pewno nie wypadnie. To, co było do zrobienia, to ogarnęliśmy. Nie będzie na pewno się nudzić ze mną. No, mamy nadzieję, no nie. A prawko, ile masz czasu? Trochę ponad pół roku. Fajnie, że miałeś tego sejaka, jakieś tam obycie z nim i w ogóle, a teraz no to wskakujesz na tylną napędówkę. No teraz to będzie nauka. No będziesz się szkolił, no. Tylko nie żałuj jej. Pamiętaj, nie żałuj. Tak, nie żałuj jej, ale też nie dawaj się podpuszczać, bo to jest najgorsze, jak wiesz, jak będziesz się dawał podpuszczać, żebyś miał swój rozum przede wszystkim, no nie? Mordo, ciesz się i baw się i jeszcze raz gratulacje. Wszystkiego dobrego, życzymy, żeby ci się furka sprawowała. Gratuluję również. Dzięki wielkie. Nie psuła, nie rozwalała i żeby jeździła u siebie jak najdłużej, nie? Będę o nie udbał, bardziej niż o swoją dziewczynę. Nie mów tak, kurwa. Bo zaraz będziesz, wiesz, bez dziewczyny. Oglądała ze mną live'a. Ja tam z wami rozmawiałem, ona dzwoniła po wszystkich, wygrał jeden, wygrał. To pozdrów dziewczynę i do zobaczenia, nie? Także... Ja chyba dzisiaj biorę na ten. Jeszcze raz, no właśnie, wiesz, koniecznie. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć, dzięki jeszcze raz. Na razie. No, Łeska się strasznie kręci w oku. Zobacz, kurczę, ojciec, syn, elegancko. Kurde.
Ależ kurde faza, Piomek jest młody. To jest jego jakby druga furka. Kurde no, faska, faska. Ja się jaram, nie? Że taka osoba dostała bunię, bunieczkę. A teraz to jest tylko i wyłącznie dowód na to, że to nie jest jakiś fake. I jeżeli ktoś z was jeszcze chce coś zgarnąć fajnego, to trzeba łapkować, trzeba subskrybować nasz kanał, komentować. Bo będzie więcej takich akcji. Dokładnie. Więc koniecznie łapka i subik, teraz, kto jeszcze nie ma, już. Także pamiętajcie, żeby właśnie zostawić łapę, suba, komentarz, po więcej takich akcji. I na Instagrama bić. Dzięki, że byliście z nami, trzymajcie się, pozdro, elo. Yo!